Już rozumiem, dlaczego nie chcecie chodzić na WF. Nie widziałeś, co robi z piłką lekarską. Zaraz, a co ty tu robisz? Przyniosłem zestaw symulanta. Dzięki. Im mniej z nią kontaktu, tym lepiej. A to kto? Oto twoja przyszła synowa. Serio? Darwin! Skończyłeś? Jeszcze nie. Chyba powinienem się przedstawić. Cześć, młoda damo. Jestem tatą Darwina. Posłuchaj, chciałem powiedzieć, że... Nie, to ty lepiej posłuchaj, gościu. Możesz się sprzeciwiać naszej miłości, ale i tak będziemy się spotykać. Co? 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 Trudno ci to przełknąć? No to chętnie ci pomogę. Jak mogłeś pozwolić, żeby zrobiła to twojemu ojcu i się nie odezwać? Absolutnie na czapce powinna nosić napis: uwaga, gryzie! Wszyscy powinni wiedzieć, że jest pokręcona! Patrzę tylko, kiedy zacznie robić kuku, kuku! Zostawiłam wiadomość na temat waszego taty. Sorki... Poszła sobie? Aha, a gdyby lepiej pisała, mogłaby oszczędzić jednego z was. O, jeszcze całusa zostawiła. Ale kto tak całuje? To wygląda jak cmokta z Gwiazdy Rocka. Błagam cię dla bezpieczeństwa, weź ty wreszcie jej powiedz, żeby z tym skończyła. Proszę! Nie! 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 Nie! Proszę! Nieźle. W telewizji to zwykle działa. Darwin, dlaczego nie siedzisz obok mnie? Siedzi obok ciebie. Ale też obok ciebie. To co? To, że nie będę dzielić swojego chłopaka z jego byłym kumplem. Słuchaj, jest pewna różnica między chłopakiem a kumplem, który jest chłopakiem. Nie dla mnie. Darwin, czy ty wiesz, jak ja się czuję? No to zobaczysz. Gumball, od teraz ty też jesteś moim chłopakiem. Możesz teraz pocałować żony. Przecież już macie pracę! Macie się zajmować dziećmi! Zauważyłeś może jakąś zmianę? Staro wyglądacie!